Wraz z Anią jesteśmy w Holandii. Szukamy youngtimera w cenie do 5000 euro. No i ciach, babkę w piach. Następny fajny samochód. Zróżą mu kolor, bo piękne słoneczko. A, dobrze, dobrze, no, okazję, zrób tak. No. Ale będziesz źle kolor teraz interpretować przez okulary. No, ja świetnie interpretuję kolory, tak? Z dziewczyną. Aha, okej. Okay. Widzę, że tapicerka jest bardzo fajnie dopasowana. No właśnie, Mercedes W124, zielony z zielonym. Ten Mercedes kosztuje prawie 5000 euro. Choć pochodzi z 1985 roku, ma sensacyjnie wręcz niski przebieg. Więcej stał niż jeździł. Jest jak nowy. Możesz wsiadać, usadzić, proszę bardzo. Możesz. Czy... A możemy wsiąść, pochodzić? Pochodzić? A, spoko, wsiąść. Ja nie jak sobie życzysz. Auto, które trafiliśmy w ogłoszeniu, no oczywiście jak tutaj, przy pełnej improwizacji na spontanie, 92 tysiące przebiegu i auto z 85 roku. Jak oni to osiągnęli, powiedz mi? Nie mam zielonego pojęcia, ale zielonego, jak patrzę na. No, też zielonego. No. Ale jak patrzę na stan tego egzemplarza, to coraz bardziej jestem w stanie w to uwierzyć. Czy ty, Anno, w ogóle lubisz Mercedesy? Myślałaś kiedyś o takim samochodzie? Królewskim? Nie myślałam, ale tutaj w programie mogę rozpatrywać taką opcję. No i bardzo dobrze. Ja lubię taką otwartość na te propozycje. Jak ty odnajdujesz to wnętrze tutaj? Bardzo takie. Wnętrze stylowe, wiesz, to jednak jest, to Mercedes robi wrażenie, oni, nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś rzeczywiście zawsze produkowali ładne, dobrze wykończone samochody, to zapach jest trochę dziwny. Zapach rzecz nabyta i na szczęście go nie widać, telewizja jeszcze tego wymiaru nie przekazuje, wiesz. Przekazuje telewizji. Tu jest dwulitrowa benzyna połączona z automatem i specjalnie dla ciebie, żeby nie było niczego, nie ma klimatyzacji. Żeby nie było niczego. No tak, tak jest założenie tak, dzisiaj, przecież tak, dosyć tak, pierwotne. Tak. Chodź, wyjdziemy jeszcze, obejdziemy ten samochód dookoła, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś wykwitów nadmiernych. Tu jest, zobacz, jakie to wszystko jest czyściutkie w tym nadkolu. Zobacz, jak to piękne. Mercedes W124 to jest Panzerfaust u dróg całego świata. Naprawdę. Po Mercedesie typu Beczka, to jest drugi taki najbardziej popularny Mercedes jako taksówka na całym świecie jeżdżący. Czyli to był rocznik 85, dobrze tak, pamiętam? Tak, 85 kosztuje... 92 tysiące przebiegu, a jaka cena? 4950 euro wyjściowo. Czyli rozumiem, że on nie jest za drogi przez to, że ma, nie ma klimatyzacji przede wszystkim. Nie ma klimatyzacji, tak. Dlatego jest trudno zbywalny. Za to jego walorem jest automat, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich, gdyż dla ciebie nie do końca. Ja będę cię namawiał na ten automat troszkę, także przejedźmy się tym samochodem. Zobaczmy, jak on się z tą dwulitrową benzyną odpycha pięknie i jak on powoduje, że życie staje się lekkie, łatwe i przyjemne i płynie powoli. Jakbyś żaglówką płynęła. Naprawdę. Sprawdźmy w tym samochodzie. Proszę bardzo, zasiądź. W Polsce podobnego Mesia można kupić już za 5000 zł, ale auto w takim stanie kosztuje zwykle 3-4 razy tyle. Ten na gotowo kosztowałby 23 tysiące zł. Sporo jak na auto bez klimy. Trzeba jednak przyznać, że Merc zachowany jest wzorowo. To egzemplarz z początku produkcji na tak zwanej wąskiej listwie. Silnik nie jest zbyt mocny, ale do spokojnej jazdy wystarcza. Tapicerka jest w świetnym stanie. Tak zadbanego Mercedesa trudno znaleźć. Tak ubogiego również. Do tego stopnia gołego kokpitu w 124 chyba jeszcze nie widzieliśmy.